Nową rzeczywistość, nowe trienium, które jest przed nami. Na
jakby będziemy chcieli z jednej strony popatrzeć na ten czas miniony, jakoś go ocenić, a z drugiej strony będziemy chcieli też popatrzeć z nadzieją w przyszłość, aby w tym spoglądaniu właśnie towarzyszyło nam to tchnienie Bożego Ducha. Pragnę tę Świętą Eucharystię sprawować w intencji tej naszej kapituły za każdego z Was, za mnie, za mojego, za całą naszą wspólnotę, abyśmy byli rzeczywiście wrażliwi i zasłuchani w Ducha Bożego, który pragnie przemawiać, pragnie nas dotykać, pragnie nas kierować na Boże drogi. W tym duchu módlmy się też w jedności z całym Kościołem, modlitwą liturgiczną, módlmy się nieszkolami.